Schulz, pan kierownik Badera i właściciel Piotr Balaś. Czyli to, co powiedziałem. Proszę ja bardzo, pani kierownik. Panie Bucie, czy to było zamówienie publiczne, czy to był konkurs nowy? To było zapytanie. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej kwoty minimum wartości kwoty 14 tysięcy euro. Czyli to postępowanie nie podlegało ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. A z jakiego powodu pani twierdzi, że to nie podlegało zamówieniu? Czyli to był konkurs ofert. Proszę panią, trzeba sięgnąć do ustawy zamówienia publicznych. Nie podlegający, bo to było do 14 tysięcy euro. Proszę panią, nie podlega przetargowi nieograniczonemu, ale do kwoty 14 tysięcy euro, która wynika z ustawy, zamawiający ma obowiązek zrobić rozeznanie. Mało tego, i to jest tak zwane zapytanie o cenę. Natomiast oprócz tego są postępowania z wolnej ręki i tutaj zamawiający musi określić w formie swojego regulaminu. I oczywiście takie zarządzenie przeze mnie jest wydane i z wolnej ręki możemy wyłonić firmę, gdzie wartość zadania nie przekracza 5 tysięcy złotych. I to jest moje zarządzenie wydane, które obowiązuje cały referat. Tylko do 5 tysięcy, tak? Tylko do 5 tysięcy z wolnej ręki. A potem musimy robić rozeznanie rynku i chociażby z tego względu, żeby po prostu wyłonić no najtańszą firmę. No niestety na te firmy nie można, proszę panią, zapytanie jest zrobione. Mamy trzy oferty, cztery nawet oferty i po prostu no, to, co omawiałem, nie chcę się powtarzać. Najtańsza kwota to 12 tysięcy. Ale to jest, proszę państwa, temat, jeszcze raz mówię, do weryfikacji, do rozeznania, do podjęcia przez organ wykonawczy. Natomiast no ja zanim podpiszę umowę z firmą tą czy tamtą, biorąc pod uwagę różne scenariusze, najpierw muszę mieć pieniądze w budżecie gminy, a ponieważ jest to państwa kompetencja, stąd nie wkraczam w te kompetencje i proszę. Dziękujemy bardzo. Koniec dyskusji na ten temat. Przechodzimy do głosowania, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i budżecie gminy na rok 2013, który był bardzo szeroko omówiony. Proszę bardzo. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo i przechodzimy do prognozy. Prosimy bardzo pana skarbnika. Jedno z drugim się łączy, także to. Proszę państwa, jeszcze na chwilę do tego poprzedniego wątku, bo oprócz ustawy o zamówień publicznych, która tam te progi wyznacza, jest jeszcze ustawa o finansach publicznych, nie, tutaj nie powiem, który to artykuł, w każdym razie on generalnie nakazuje wydawać pieniądze publiczne w sposób celowy, oszczędny, racjonalny i tak dalej. Także jak byśmy się nie zastosowali do ustawy, bo ona do tego nie zmusza, to można po prostu tutaj odpowiadać z ustawy o finansach publicznych, a jedynie celowy, racjonalny i oszczędny, no to poprzez porównanie po prostu ofert. I wtedy się posiłkujemy ustawą zamówienia publicznych. Jeśli chodzi, proszę państwa, o zmianę wieloletniej prognozy finansowej, to tutaj mamy ten duży załącznik, gdzie mamy po prostu rzędy cyferek. I tutaj oczywiście zmieniły się dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem, co można porównać z tą uchwałą budżetową. Natomiast z innych zmian, to tutaj tak, kwota długu pozostała ta sama, deficytu ta sama, raty w tej samej wysokości i tak dalej, tam może troszkę się zmieniły wskaźniki, no bo oczywiście te dochody i wydatki się zmieniły. I drugi załącznik jest wykaz przedsięwzięć do WPF-u, a więc to, co robimy na przestrzeni roku, znaczy dwóch lat przynajmniej, czy tam
trzech i tutaj była zapisana właśnie ta szkoła w Paszliwicach i na limit na 2013 rok to było 100 tysięcy, natomiast to zmniejszamy go oczywiście o 5 i również to dotyczy tych świetlic, co jest opisane w tych objaśnieniach wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj oczywiście też przy tej modernizacji wyposażenie domu budowym w gminie Woli Roczyckiej i Laskach też musi się pojawić, to co dyktowałem przy tym, ta 430 tysięcy z tą ósemką. Tym, że tutaj paragrafów nie widać, widać kwoty, będzie to rozbite w dwóch pozycjach jako kredyt refinansowy i własny. Natomiast same wielkości jakby nie ulegają zmianie. Tutaj jeśli chodzi o zadłużenie, to ono akurat nie na półrocze 13,584,900 to jest wiersz szósty, kwota długu i ona na ten moment jest mniejsza z uwagi na to, że wpłacamy raty, natomiast nie zaciągnęliśmy jeszcze tego kredytu na bujny tych 2 milionów złotych. Ale to może jak będzie wykonanie budżetu za pół roku, no to te sprawy jakby będą szerzej omówione. Także jest ten załącznik numer 1, to jest dostosowanie kwot do kwot wynikających z uchwały budżetowej i załączniku numer 2, w tych zadaniach, które zostały dokonane zmiany, tam to jest po prostu zmienione. I to właściwie tyle w temacie. Rozumiem, że pytań nie ma. Chyba, że są. Są? Rozumiem. Proszę bardzo, głosujmy uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofowska. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, czyli do 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36, wykonane przez 96, przez 13 radnych gminy Wola Krzysztofowska. Proszę bardzo. Proszę Państwa, w dniu 28 czerwca 2013 roku podejmowaliśmy uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. I ta uchwała, jakby no, można powiedzieć, w większej części jest dobrze, natomiast był paragraf 3, który brzmiał: inkaso należności pieniężnych, o których mowa w paragrafie 1 punkt 4, powierza się pracownikom Urzędu Gminy wyznaczonym przez wójta gminy Wola Krzysztofowska. I tutaj jest, RIO nam zwróciło na to uwagę, że uchwałę podejmuje Rada Gminy, natomiast pracownika wyznacza wójt, który jest tutaj wpisany w uchwale. I to taka no, po prostu sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo to Rada Gminy po prostu podejmuje tą uchwałę i ona może tylko, nie może po prostu przyjmować musi konkretnie wskazać osobę. Tak, nie może tego zrobić wójt, bo tak naprawdę Rada Gminy decyduje. I teraz typuje wójt chyba osoby, nie? Tak, żeśmy zaproponowali. Ja uznało, że nie. Skoro no bo jeszcze, jak wójt, jak wójt to by wskazał osobę, to po co dwa razy wskazać? Dlatego oczywiście no, wiadomo, że tutaj jakby pan wójt to oczywiście zasugeruje kogoś, ale tak naprawdę Rada Gminy decyduje. I teraz dotychczasowa i teraz ta nowa uchwała, to jest w sprawie zmiany uchwały numer 36-296-13 Rady Gminy Wola Krzysztofowska dnia 28 czerwca w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. I w paragrafie 1, punkt 1, dotychczasowa treść paragrafu 3 otrzymuje brzmienie: inkaso należności pieniężnych, o których mowa w paragrafie 1, punkt 4, powierza się pracownikom Urzędu Gminy wymienionym w załączniku numer 2. I praktycznie to są te same osoby. Te same osoby, tylko że już nie ma tego zapisu, to was obowiązującego, że wyznaczonego przez wójta, tylko wskazanym
To jest taka różnica. To, co nieraz podkreślam, po prostu to też nie możemy coś sobie bezkarnie tych uchwał podejmować, no bo one są weryfikowane albo przez służby prawne wojewody, albo przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w zależności gdzie trafią. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przegłosujmy uchwałę tu przed chwilą omówioną. Tak? Pytanie, proszę. Chciałbym dobrze do tej uchwały, dlatego że prosiliśmy, którzy rozmawiali. Tą uchwałę należałoby w najbliższym czasie jeszcze poddać głębszej analizie. I tu raczej słowa do następcy i dopisać tam, żeby te osoby, które mogą zajmować się inkasem, poborem tego podatku i opłat do inkasa, czyli iść naprzeciw potrzebom społeczeństwa, prowadzić tam przez zmianę w regulaminie, żeby mogli też pobierać opłaty za śmieci. To by było sprawnie, konto, żeby po prostu poszerzyć to wszystko, zrobić to, żeby temu społeczeństwu można było w pewien sposób pomóc. Idzie z tym podatkiem teoretycznie, ileś tam procent. Inne przepisy, inna postawa prawna. Ale to jeszcze może w sprawach różnych, bo ja mam takie pytanie i to sprawę poruszymy. A teraz już zostawmy, bo to już nowe. Ale no jakby wyboru i rzeczywistość jest taka, że inkasenci nie mogą zbierać za śmieci, to jest zabronione ustawą. Proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Później. Proszę bardzo, przegłosujmy uchwałę omówioną właśnie przez pana skarbnika. Kto jest za? Asia? Czyli wszyscy za, tak? Tak. Przechodzimy do punktu następnego. Proszę, przechodzimy do punktu ósmego. Każdy ma przed sobą. Proszę bardzo, pan sekretarz. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków sposobu przyznawania. Otóż w związku z tym, że po pierwsze w opinii wojewody łódzkiego, zresztą nie tylko, organu nadzoru, który uważa, że nie powinny o tym decydować komisje powołane przez dyrektorów szkół. Środki te przyznaje po prostu bezpośrednio wójt z budżetu gminy, który jest określony na początku każdego roku budżetowego. W naszym przypadku 0,3% wynagrodzenia. Poza tym, jeżeli chodzi o jeszcze jedną zmianę, to jest po prostu termin, do którego miał być składany wnioski. Pierwszy termin dwa razy w roku, czyli pierwszy termin to do 15 maja, drugi do 15 listopada. Wcześniej był tam termin do 15 grudnia, ale był to termin zbyt późny, ponieważ nauczyciele tak się spóźniali w związku z tym, że rok dokładnie się kończył, nie zawsze można było zdążyć z wypłatą tych środków. Taką uchwałę podejmuje się po zaciągnięciu opinii związków zawodowych. My taką opinią wystąpiliśmy do związku. Dwa miesiące temu, czyli jeszcze w czerwcu, ponawialiśmy wniosek chyba w lipcu. Związki wnioski powiedziały protestując w tym, że w tej uchwale powinno być już podjęte wysokość tych środków. O te 0,3%. Nie określiliśmy tego. W tej ustawie ta kwota jest określona przy realizacji, przy podejmowaniu uchwały budżetowej, czyli razem z budżetem. I to Państwo zadecydujecie, jakie to mają być wielkości tych środków. Chciałbym też powiedzieć, że inicjatywą ze zmianą tej uchwały podjęła się Komisja Rewizyjna Oświaty. Jako, że
uważali, że zbyt wysokie są to kwoty przeznaczone na te środki, na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. Treść uchwały jest Państwu złożona. Nie wiem, czy jeszcze coś wymienił Państwu, czy chcielibyście. Proszę bardzo, Pani Profesor. Tu w punkcie trzecim jest, że zainteresowany złoży oświadczenie o uzyskanych dochodach nauczyciela i innych członków rodziny pozostających z nich we wspólnej gospodarce domowej. Ja chciałabym zapytać, czy będzie określone jakieś kryterium dochodowe na przykład. Ale w którym? W punkcie trzecim. To jest punkt piąty, punkt trzeci. Do wniosku należy dołączyć punkt trzeci. Oświadczenie o uzyskanych dochodach nauczyciela. Czy to będzie takie kryterium jak do innych dodatków socjalnych typu rodzinne, pielęgnacyjne i tak dalej? Czy to będzie jakieś inne kryterium dochodowe na członka? Kryterium dochodowe, tam ja nie pamiętam w tej chwili tej kwoty, bo to się zmienia około chyba 5-6. Czyli takie jak do zasiłku rodzinnego, rozumiem. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Sama. Ja akurat reprezentuję nauczycieli. No, pracuję w tej komisji również, więc ja bym tutaj jednak cały czas wnosiła o pewne zmiany. Chodzi mi o to, że dawniej mogła komisja złożyć wniosek w imieniu osoby chorej. Tu w tym regulaminie tego nie ma. Uważam, że to jest... Może to właśnie ta zmiana była, że wyróżni ta komisja, dlatego że organ nadzoru uważa, że nie powinno być komisji wyznaczonych w regulaminie. Dyrektor zdawni podwodu, to w tej chwili... No, też bym się nie zdarzała, dlatego że no, jeżeli jest mała liczba nauczycieli w szkole, to ja rozumiem, jeżeli jest 40 nauczycieli, no i dyrektor ma decydować teraz, komu dać, komu nie dać i tak dalej, więc uważam, że też powinien być wprowadzony tutaj przynajmniej jakiś taki, że szkoła w ilości zatrudnionych nauczycieli, co najmniej tylu można prowadzić komisję. Przynajmniej coś takiego powinno być, że jednak te komisje wspierały pracę pana dyrektora, bo on naprawdę ma tyle spraw na głowie, a jeszcze zajmować się, ile komu dać pieniędzy, to jest rzeczywiście problem. A no, taka komisja to jest wspierająca, bo wiadomo, że i tak pan dyrektor za to zawsze odpowiadał i uważam, że powinno zostać coś takiego, że komisja ma prawo złożyć wniosek w imieniu osoby chorej, a tu okazuje się, że nie ma nawet komisji i pan dyrektor nie złoży takiego wniosku, bo nie ma czasu nawet na to. A jest mnóstwo sytuacji takich, że osoba jest tak chora i albo po prostu nie chce złożyć, bo się wstydzi. Do tej pory bardzo często się zastosowali jako komisja, że my w imieniu osoby takiej pisaliśmy wniosek. Dlatego uważam, że powinno coś takiego zostać. Generalnie jest tak w szkołach, że nauczyciele boją się podjąć decyzję jednoosobową. Nie wiem dlaczego, ale lubią tworzyć wszelkiego rodzaju komisje, które nie do końca są potrzebne. I w tym przypadku również jest orzeczenie, nie pamiętam w tej chwili jakiego sądu, które po prostu wskazuje na to, że raczej tych komisji w tych zakresach świadczeń nie powinno być. Jest dyrektor szkoły, do dyrektora szkoły można złożyć wszelkiego rodzaju wnioski i dyrektor kieruje taki wniosek, no realizując po prostu. Także no myślę, że to było dość dobrze omówione na Komisji Oświaty. Ten projekt regulaminu i uchwały. Także, no co się mówi, jest orzeczenie sądu, że raczej żadnych komisji w tym względzie stosujemy się do tego, po to, że jest uchwała, która za to odpowiada. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze? No dokładnie, ale była taką funkcją wspierającą dla pana dyrektora. Uważam, że w szkołach dużych taka instytucja jest najbardziej potrzebna. Tym bardziej, że cały czas mówię... Nie zmieniamy, bo to chcemy tą uchwałę, żeby to eliminować. Nie, ja rozumiem, że zmieniamy, bo chodziło o terminy. O terminy również. A poza tym, to jak pan sam sekretarz zauważył, podobno komisja rewizyjna, ale oni wcale nie chcieli takich zmian. Chcieli zmianę kwoty. Co to jest takie, jakie zakłamanie się prowadziło? Komisja rewizyjna, a ja wtedy byłam i słuchałam. Chciała o zmianę kwoty po prostu, jaką ma być na przedwyrobotnie. Tu są zmiany zupełnie inne, więc nie mówmy, że to komisja rewizyjna chciała żadnych zmian. Ja rozumiem, że terminy się pozmieniały, to rzeczywiście bym się bała. Natomiast odwołanie komisji to proszę Państwa, nie bardzo rozumiem. Tworząc nowy akt prawny, w przypadku uchwały musimy stosować
takie obowiązujące dzisiaj przepisy prawa, a nie wcześniejsze, które były podejmowane. W tej chwili jest takie orzecznictwo prawne. Tym zakresie to samo. Raczej nie stosuje się. Używa takich słów. Nie, że nie stosuje. Raczej nie. Więc ja uważam, że raczej nie można. Zgodnie z tezą sądu nie stosuje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przegłosujmy uchwałę omówioną tu właśnie przed chwilą przed pana sekretarza. Kto jest za przyjęciem? Niech się tam dzielą. Kto jest za? Nie wiem, ale to jak pamiętam, że sami państwo... Wędzówka? Halo, ale nie tak. Szanowni, jeszcze raz proszę. Kto jest za? Muszę za przyjemność. A nie, że komisja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć. Kto jest przeciw? Ktoś mówi o sobie? Kto się wstrzymał? Cztery. Zgadza się? Dziękuję bardzo i przechodzimy do punktu następnego, czyli dziewiątego, podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kozierogi, gdzie jest Morze Wielki Problem. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Wiedzą wszystko. Mimo wszystko ze dwa słowa jeszcze chciałem powiedzieć, uchwała troszkę zmieniliśmy. Chciałem również powiedzieć, że za słusznym tutaj działaniem pana radnego Żygoła, który zauważył, że coś tam na tej działce się znajduje budynek. Czyli chciałem powiedzieć, że ten budynek teraz wiem, że nie stanowi żadnej wartości materialnej, właściwie tylko utrapienie dla tych działek, dla tej działki, dla tej nieruchomości. Wycena wykazała wartość zerową. Dlaczego podjęliśmy w ogóle taką, podjąć taką uchwałę? Otóż, żeby skomunalizować działkę, żeby wystąpić z wnioskiem, musieliśmy w wniosku napisać, że jest to budynek do rozbiórki. Jest to zgodne z prawem. W związku z tym, że jest budynek do rozbiórki, więc jest to, idąc dalej, nieruchomość niezabudowana. Niebezpieczeństwo było takie, że teraz już tego niebezpieczeństwa nie ma. Było takie, że notariusz, który ewentualnie spisywałby tę umowę, mógłby zakwestionować, że coś tam jednak na tej działce się znajduje. Ale niekoniecznie. Ale niekoniecznie. W tej chwili prawdopodobnie po wycenie już, która została wykonana, nie byłoby generalnie żadnym trudem. W poprzedniej uchwale była liczba umowa w przetargu zabudowanych nieruchomości. W tej chwili napisaliśmy i to będzie również zgodne z prawem, ponieważ są to dwie działki, ale jedna bez drugiej jak gdyby nie istnieje, bo jedna jest drogą dojazdową, a druga jest działką, na której ewentualnie może powstać budownictwo zagrodowe. I tylko tyle w tym temacie. Chciałbym również powiedzieć, że większego znaczenia prawnego naprawdę nie ma, czy to jest dla podjęcia tej uchwały zabudowana czy nie. Jeżeli chodzi o przypadek tej konkretnej nieruchomości. Także słusznie tutaj pan Żywu zwrócił uwagę, zwróciliśmy na to, dlatego zmieniamy tą uchwałę. Niepotrzebna jest delikatnie, mówię tylko burza, łącznie z tym, żeby odwołać panią przewodniczącą stanowiska. Jeżeli ktoś zapomni, na pewno nie pani przewodnicząca, tylko tutaj no my, urząd, pracownik. Tak to widział, tak opisał. Na pewno też nie chciał podjąć jakiegoś, nie chciał celowo tego błędu podjąć. Każdy się myli. Tylko proszę państwa, jest taka moja drobna uwaga, że państwo naprawdę cały czas szukacie coś. My żyjemy w stresie, że coś źle zrobimy, a tu nagle jest faktycznie afera, bo nieruchomość, która jest niezabudowana, jest zabudowana ruiną. Znaleźliście państwo błąd. Jest afera. Jest prawdą, że powinniście państwo czuli, dziękuję panu Żywołowi, że to dostrzegł. Powinniśmy na spokojnie podjąć w tej chwili tą uchwałę. Daj spokój takim różnym reakcjom, czy powinna być zabudowana. Proszę, pani Jasiu. Ja mam pytanie tylko, żeby odpowiedź na pana sekretarza. To nie jest tak, bo takich uchwał może być wiele. Pan radny odżywał, informował. W tym momencie robimy przerwę, sprawdzamy i tak dalej. Pracownik moim zdaniem nic nie zawinił, dlatego ją wyjaśnił sugerowaną odpowiedź, co ma powiedzieć, bo pani
Joanno, czy nie tak, czy nie tak? Ja się dziwię, że w ogóle pani Anna cokolwiek odpowiadała, ja w stresie, prawda, mam kierownika, to trudno widzę, co odpowiedzieć. Więc to nie tak, chodzi nam o to, że jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, a takowe były, pan radny twardo twierdził, że jest zabudowane. Nie musimy tej uchwały podejmować. Można przesunąć w czasie, na spokojnie. U nas właśnie to tak wygląda. To my jesteśmy wiecznie naganiani, poganiani, że to już, to już, to już. To jest nie pierwszy raz. Cały czas jesteśmy pod jakąś presją, że my musimy być za. Jak nie jesteśmy za, to mamy pytanie, dlaczego nie jesteśmy za, albo że jesteśmy od podniesienia ręki tylko. Więc chodzi nam tylko o to, żeby szanować też to, co my mówimy, a nie, że to tak sobie ktoś coś mówi, to jest traktowane. Nie, no to jest głupota. I tylko tyle. Przewodnicząca, panie sekretarzu, ja ewentualnie zgłosiłbym taki wniosek w przyszłości, co by uniknąć takich różnych nieporozumień. Dostajemy różne mapki, nie wszyscy radni wiedzą, dołączyć dokumentację fotograficzną. Jedno, dwa zdjęcia, każdy widzi, obraz jasny, przejrzysty. W przypadku działek oczywiście, bo nie w każdym. Proszę bardzo, pani sekretarzu, a wystarczyło naprawdę niewiele. Wypis z rejestru gruntów. Ale to akurat, proszę pani, to nie jest dowód. Jaki dowód? Ja widziałem ten budynek wcześniej przy podjęciu. W internecie można zobaczyć, który jest zabudowany. W internecie możemy zobaczyć, która to jest działeczka, że budynki stoją. Ja poproszę może o te zdjęcia, które są wykonane na ten i to nie to, że to jest budynek wartości zerowej, bo myślę, że on przedstawia jakąśkolwiek wartość, a chciałabym ocenę tego budynku. Czy on ma wartość, czy on nie ma wartości? Proszę bardzo. To rzeczy znawca. A już no jest, Proszę bardzo. I uważamy, że tak może być. Tak samo sprzedajemy coś z ruiną, no wartości zerowej. Ta ruina stanowi jakąś wartość, a tu wartość jest zerowa. No tak nie możemy podchodzić do sprawy. To jest moja opinia, jaki by on nie był. I teraz proszę mi powiedzieć, czy działka zabudowana ma większą wartość od działki niezabudowanej? Już odpowiada pani sekretarz. Otóż często jest tak, że pani przewodnicząca, że na wypisie z rejestru gruntów i mapy jest zaznaczony budynek. I tutaj w tym przypadku też, ja to zwróciłem uwagę. I pytałem pani Joanny. Otóż często jest tak, że ten budynek, który jest na mapce, już dawno go naprawdę nie ma nawet z fundamentami. A tu jest. Także to nie jest dowód z rejestru gruntów czy mapy. Także tereny rożne zabudowane. Ja mówię o tym, że nie zawsze dowodem jest wypis z rejestru czy mapy. Ale to jest dokumentalnie było. Ja gówno, a nikt jeszcze nie poprawił. No ale był pan radny. Nie, co do zdjęcia, oczywiście można faktycznie przygotować. Proszę, proszę bardzo, pan radny. To jest tutaj nieznane. Jeśli można. Szanowni radni, na ostatniej sesji żeśmy dużo na te działa mówili. W tej chwili jest powiedzmy pewna zmiana stanowiska tego wszystkiego. Dlaczego my normalnie nie możemy rozmawiać? Kiedy na przykład ja sugeruję to, że mi się sugeruje samowolki budowlane cuda, że po prostu ja mam zły wzrok, że ja nie wiem, o co chodzi. A w tej chwili pan sekretarz powiedział, że zmiana tej uchwały nie ma większego znaczenia. To po prostu nie zmieniamy tą uchwałę. Nie zmiana, tylko trzeba wybrać, czy nie. No właśnie, no. Nie ma większego znaczenia prawnego. Jeśli nie ma większego znaczenia prawnego, to zostawmy na tą uchwałę i zostanie to spokojnie, będziemy tego zmieniać. Dokładnie, nie musimy podejmować. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze ja mam. Dzień dobry. Szanowni radni, panie wójcie, panie sekretarzu, zwracam się do was naprawdę, bo burza jest burzą, ale na tamtej sesji to było pod przymusem. Pod przymusem musimy zagłosować, bo pan sekretarz, żeby miał czym strzelać, to by zastrzelił kogoś, że ktoś mówił, że jest budynek. Panie sekretarzu, jak Boga kocham, żeby pan mógł, żeby pan kolegę Biesława przestrzelił, a panie tylko zastrzelił. Pan wójt powiedział to samo, a pani Joanna teraz padła kozłem ofiarnym, że się zgania na nią po prostu, że ona zawiniła. Panowie, wy żeście tego doprowadzili razem z przewodniczącą.
Bo przewodnicząca jeździ na co dzień koło tego. Upierała się, że wie, że wie, że wie. No słuchajcie, jak można powiedzieć, że tak wielki stodoły nie ma na działce? No ja nie wiem, czy... No już nie wiem. I dzisiaj nie ma wielkiego znaczenia, nie ma wielkiego znaczenia. To nie wiem, dlaczego to była przygotowywana ta działka i za jakie pieniądze, żeby było bez budynku sprzedać, żeby było taniej, żeby co. Bo to jakaś zmowa po prostu była, tak to można nazywać. I wszystko. Chwileczkę, panie radny, jeżeli mogę. Ja nie twierdziłam tak stanowczo, że tego budynku... Twierdziłaś, koleżanko, nie wybierałeś się. Powiedziałam, że to jest ruina. Trudno to zaliczyć do jakiejkolwiek zabudowy. Na tym rzecz polegała. Na to miałam zupełnie na celu i na myśli. Jadąc drogą od Kozierów do Okręcznej, przed lasem, przecież widzę, że cokolwiek jest. Ale jest tak, zupełnie wrota, wszystko, całe wejście bezpańskie. Pani przewodnicząca, czy to jest ruina? No proszę panią, jeden szczebel. Wy żeście mieli wizję lokalną, pojechaliście. Ja na przykład przyznam się szczerze, że ja tego tuż oczyma nie dotknęłam. To jest budynek kryty czerwoną dachówką. I ta czerwona dachówka w dalszym ciągu nadaje się do użytku. Może leżysz w szkole, nie przeszkadzaj. Ja nie jestem na jakimś tym budynku, jesteśmy ekspertami od tego. Więc ja też nie jestem ekspertem. I nie będę dłużej dyskutował. Uważam, że to jest niesłuszne oskarżenie pod moim adresem. Panie wójcie, zadam panu tylko jedno pytanie. Czy z tego tytułu gmina poniosła jakiekolwiek straty? Czy straciliśmy jakiś zysk z tego tytułu? Pani przewodnicząca, odpowiadam kategorycznie, krótko. Czy to jest zaplanowana, czy nie? Krótko, nie. Jeżeli pani pozwoli, to proszę bardzo. Odniosę się tutaj do pytania pani przewodniczącej. I powiem tak, że to nie jest to, że mamy do czynienia z budynkiem. Proszę państwa, pani zadała pytanie, czy wartość działki z tym budynkiem jest wyższa czy niższa, tak? Powiedziałam nie zabudowany, zabudowany. Odpowiadam i cytuję z wyceny rzeczoznawcy. Bo to, że widać, że stoi jakaś konstrukcja, to wcale nie znaczy, że w tych przepisach mamy do czynienia z budynkiem. Cytuję, zły stan techniczny. Oczywiście rzeczoznawca z uprawnieniami, nie są to moje słowa. Słabe, osypujące się, pękające ściany żużlowo-popiołowe. Praktycznie zlikwidowane. Drewniane wrota z desk. Większość zdemontowana przez nie wiadomo kogo. Prawdopodobnie na opał. Pozostałe, ostatnie, rozeschnięte, popękane, straszą wyglądem i nieprzydajnością, jak na zdjęcia. Tu też są właśnie zdjęcia. Bardzo ryzykowna ewentualność naprawy lub montażu nowych wrót, zły stan murowanych słupów, odchylone od pionów, popękane, wyłamane mury, szczególnie braki murów słupowych w miejscach haków dla wrót. Ogólnie niebezpieczna konstrukcja budynku jako całości, dwupłaszczyznowy ciężki dach, dachówka działa rozpierająco na ściany podłużnie. Brak mocnych żel betonowych lub stalowych poddachowych wiązań poprzecznych pomiędzy słupami, pomiędzy ścianami. Jedynie słabo wiążące belki drewniane. Już są widoczne objawy takiej sytuacji. Zdjęcia konstrukcji dachowej, poluzowana, popękana dachówka, coraz większe jej spadanie. Takie braki pokrycia grożą następstwem przyspieszonej erozji drewna, pleśnienie, truchnienie, osłabienie. A to może już niedługo spowodować, że konstrukcja dachu może ulec załamaniu pod ciężarem dachówki, a może także zimowego śniegu, rozpychając podłużne ściany jak domek z kart. Czyli ogólnie oceniam, że ten budynek w tym stanie przydatności, w tym stanie konstrukcyjnym i technicznym nie posiada żadnej wartości powiększającej wartość gruntu tej
nieruchomości. Nawet z rynku. I proszę Państwa, robimy burzę. Robimy burzę z wraku. Przede wszystkim, proszę Państwa, takich sytuacji przed notariuszem mamy mnóstwo. I wielokrotnie są takie sytuacje, że jest działka, jest budynek, ale z punktu widzenia dokumentacji jest odwrotnie. I to było powodem błędu, nawet nie błędu, oczywistej omyłki pracownika. I w takich sytuacjach, proszę Państwa, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, bo notariusz również może w trakcie aktu notarialnego uwzględnić swoją adnotację. Tu nawet mi zastępca na ucho podpowiada, że też ma działkę z halą, której nie ma formy. Także, proszę Państwa, oczywiście to, że tak się stało, chwała tutaj Panu, jak powiedział Pan Sekretarz, chwała Panu Radnemu, że ten błąd próbował pokazać. I dalej nasze działanie to dowód na to, żeby wyeliminować ten błąd. I to żeśmy zrobili. Bo skoro jest krzyk z ruiny, krzyk przeczytałem przed chwilą. To są słowa wiarygodne, bo to są słowa wypowiadane przez człowieka, który inaczej mówiąc się na tym zna i ma stosowne uprawnienia do tego. I robimy krzyk, nie wiadomo po co i czemu to ma służyć. Dlatego jeszcze raz mówię, przy tym nawale prac w Urzędzie Gminy na ryzyko popełniania takich błędów jesteśmy narażeni. I oczywiście nie mogę się tutaj zgodzić z wypowiedzeniem pana radnego Tricha, że wójt jest tylko i wyłącznie winny i sekretarz. Niestety. I pani przewodnicząca. Sekretarz i wójt jest winny pośrednio. A bezpośrednio jest winny pracownik. I oczywiście, proszę pana, ja też jako pracodawca, rozmawiałem z pracownikiem i nie mogę ze względu na taką błahostkę, za przeproszeniem, zwolnić pracownika. A Państwo podnosicie to do rangi, nie wiem, uwinczowania. Jakby nie wiadomo, co się stało i czemu to ma służyć. Nikt Pana do głosowania nie zmusza. Ja głosowałem przeciwko. Proszę Państwa, no właśnie, nikt Pana do tego nie zmuszał i ma Pan takie prawo. Dlatego, proszę Państwa, nie róbmy z tego katastrofy. Chwała za to, że wskazał na to Pan od żywu, że jednak ten budynek jest. W związku z tym, żeby nie było zarzutów, zrobiliśmy tak, jak zrobiliśmy. I co z tego, że ten budynek jest tutaj zaewidencjonowany, jak praktycznie go nie ma. I to tylko jest kula u nogi dla przyszłego kupca, bo musi przede wszystkim to rozwalić, mówiąc kolokwialnie. To się po prostu nie nadaje do użytku. Z budynkiem to nie kupi, no proste. I proszę Państwa, idąc dalej, miałem tutaj przy tej okazji powiedzieć, że dwa zdania odnośnie wniosku. Nieprawdą jest, oczywiście to jeszcze raz mocno podkreślam, że z tego tytułu, że zmieniamy tą uchwałę, gmina nie poniosła żadnej szkody. Przed chwilą wprowadzaliśmy te zmiany uchwały. To jest normalna sprawa przy tylu obowiązków, jakie musimy wykonać. Ale dobrze się stało, że w odpowiednim momencie błąd wychwycony, idziemy dalej. Nie próbujmy tutaj się idealizować, bo każdy z nas w życiu popełnia błędy. Odnosząc się do wniosku dzisiejszego, proszę Państwa, nieprawdą jest, że przewodnicząca za to odpowiada, że przewodnicząca świadomie, cytuję, wprowadziła w błąd. Świadomie w błąd. Proszę na to stwierdzenie zwrócić uwagę. Nie może za to odpowiadać, ponieważ inicjatywę
przyjęcia tej uchwały złożył organ wykonawczy. I nie wiem, dlaczego państwo winicie Bogu Ducha winną osobę. Także, proszę państwa, skończmy ten temat. Błąd wychwycony. Wprowadzimy to, ale na pewno to wpłynie na obniżenie wartości. I mógłby być rzeczywiście problem przed notariuszem, który mógłby zwrócić na to uwagę, mógłby zażądać zmiany, chociaż niekoniecznie. Ale żeby było wszystko pewne, jasne, oczywiste, przesadzone, proszę bardzo, jest to zmienione. I na koniec jeszcze raz. Dobrze, panie Wiesławie, że zwrócił pan na to uwagę. Tylko trzeba jeszcze pójść dalej, że to, że coś stoi, to wcale nie znaczy, że jest budynek, że to jest budynek. To stoi, wiem. Mamy zabudowane. Zaraz, jeżeli pozwolicie, to jeszcze ja. Dosłownie dwa słowa. I ja równie dobrze, bo i tu pan wójt i pan sekretarz podkreślają właśnie tą zasadę całą podtrzymania tego, że rzeczywiście tam jest budynek. I ja jadąc w drodze powrotnej, no też przystanęłam i patrzę, że coś tam jest. I dokonałam telefonu do pana radnego. Tak było czy nie? Panie radny, o czym? Telefon, pani przewodnicząca. Tak, i mówię, nie był w drodze powrotnej, tylko telefon był. No może działać wtorek. No, ale dokonałam tego. I mówię, zwracam ci honor. Czyli nie jestem tu kimś podłym, czy jakimś, no naprawdę, żebym miała braku szacunku do innej osoby. I uważam, że to też powinieneś wziąć pod uwagę. Pierwsze zdanie, proszę państwa, bo mi uciekło, ale już, pani, przepraszam, panie przewodniczący, już nie będę zabierał głosu, bo uciekło mi to. Proszę państwa, musiałem ukarać pracownika, ale to ukaranie polega na zwróceniu uwagi, karze ustnej, która nie ma konsekwencji dalej w zakresie kodeksu pracy i pobierania honorarium, bo gdyby pracownik pojechał na miejsce, no to na pewno by to stwierdził. Natomiast no, zrobił jak zrobił i to ma służyć temu, żeby po prostu no, nie popełniać takich oczywistych pomyłek. Tak jak wynika to z kodeksu cywilnego. Oczywista pomyłka, normalna rzecz. I bardzo słusznie, panie wójcie, że właśnie nie było konsekwencji wyciągniętych co do pracownika. Bo my to jesteśmy, żeby się to nic, ale oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę, panie wójcie, że pan właśnie na koniec to powiedział, bo wcześniej pan zauważył, że tu pan pracownik jest wszystkim winien. Gdybyśmy tak uważali, to byśmy wnioskowali o ukaranie pracownika, prawda? Uważamy, że absolutnie pracownik jest winien. Mało tego, to nie chodzi tak naprawdę, czy ja nie wiem. My nie mówimy już tak naprawdę, czy ona była zabudowana, czy nie zabudowana. Cały czas to jest kwestia czasu czytania kosztorysów i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli radny ma wątpliwości, to trzeba te wątpliwości rozwiać. Nic więcej. A nie czytajmy teraz, czy on był zabudowany teren, niezabudowany i tylko o to nam konkretnie, panie wójcie, chodzi. I nie ukaranie pracownika. Bo to jest po prostu już jakaś żelada, to co pan tu głośno powiedział, że my tu robimy larm o ukaraniu pracownika. Wcale tego nie chce. To jest nieprawda. Więc proszę, puścimy nagranie. Także naprawdę piękne, krasomówcze mowy, długie. Siedzimy, słuchamy, ale nam chodzi tylko o rzetelność. Jeżeli mamy wątpliwości, a takowe były, to chcemy, żeby je po prostu rozwiać, a nie uchwalać coś, co nie było do końca. Zakończmy ten temat. Dosłownie, pani przewodnicząca, ja w innej kwestii, bo pani powiedziała, że no mamy czas, możemy odwlec, przeczekać. Otóż nie. Otóż nie, pani przewodnicząca. Musi pani wziąć pod uwagę to, że organ wykonawczy odpowiada za wykonanie budżetu. Co to znaczy? Żeby wykonać budżet, trzeba mieć pieniądze. A żeby te pieniądze mieć, to trzeba osiągnąć wszystkie paragrafy z dochodów, między innymi ze sprzedaży działki. Także na każdym kroku, pani przewodnicząca, my musimy się tutaj spieszyć. I oczywiście w tym wypadku można powiedzieć, że ten pośpiech zapadł. No, dziękuję bardzo. Koniec tematu. Proszę bardzo. Tak? Jeszcze coś? Proszę.
raz dzień, bardzo króciusieńko. Jak nie to cieszę, jak się cicho, nie ma przyko. Może zadumacza. Zmieniło się. Jeśli chodzi o to. Ja mam tutaj tylko taką jedną rzecz. Czy w tej uchwale nie należy było wprowadzić, że na działce, nie wiem, tej chwili, 206, to i ten budynek, a 207 nie ma nic. To jest droga nerytowa. Czy nie wiem, czy to jest droga nerytowa, to jest grunt. Ta uchwała badana przez radcę prawnego. No w tej chwili celowo prowadzić na zmianę, że jest to jedna nieruchomość, żeby było po prostu wiadomo, że jednej bez drugiej nie można sprzeczać. Bo po prostu by tego nie było. Tak, tak. Wiemy, że to jest moja, powiedzmy. Nieruchomość składająca się z dwóch działek. No i znowu widzicie Państwo, pojawia się wątpliwość. Tak? I teraz mamy nad wątpliwością co? Odwlec ten temat za miesiąc. Nie, no, nie, 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 nie. Być może, ale tam nie było wyjaśnienia, panie Wójcie. Być może też popełniane błędy, nie wiadomo co będzie. Może jeszcze coś by się tam nie zdarzyło. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? Nie ma. Czyli głosujmy uchwałę właśnie w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Godzie Rogaś. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Jedna. Dziękuję bardzo. Uważam, że 10 minut przerwy. Mamy panu głowokę i głosowanie. Ale właśnie, bo no mi nie można tak. Chciał pan zabudowane i masz. No nie zabudowane. No i co? Ja przecież nie głosuję pan. Nie głosował. Miałeś miesiąc za to dostawę. Trzech dla mnie był cały czas. Nerwy ci nie puściły, bo żeś zagłosował przeciw. Nie, nie. Ale dziwię się, że miał. 10 minut przerwy. Tak, panowanie. Dzień dobry.